W tym odcinku powiem wam, jak osiągnąć swoje cele metodą, jakże wam znaną, ale często myloną. Zaczynamy! Wszystko się nagrywa, nagrywa. Dzień dobry, to Michał Szczepanek. Papierem toaletowym rzuciłeś i Piotr piwowar. To nie był papier, tylko taśma, która ma symbolizować osiągnięcie naszego celu. Często ludzie używają tejpu, żeby osiągnąć swój cel, ale jest to sposób krótkotrwały. Dzisiaj o tym, jak wreszcie przekuć swoje marzenia w konkretny i inny cel. A nie lepić taśmą szarym kawałkiem dziadowskiego ale jeśli szarą, to jeszcze, ale taką przeźroczystą. Okej, okay, więc proszę państwa, tak. Na pewno znacie, lub większość z was zna metodę wyznaczenia celów SMART. Nie chodzi o to, że wsiadasz do auta SMARTa i pomyślasz i wszędzie się zmieścisz. Tak. Bo SMARTem nie dojedziesz za daleko. I tak samo jest z tą metodą, która nazywa się SMART i wszyscy, wyznaczmy smartne cele. Ale problem w tym, że jest to tylko zdanie. A nic ci z zapisanego zdania się nie wydarzy. Trzeba zdanie przekuć w konkretne działanie. Nie unoś się, Michaszek, nie unoś się. Spokojnie. Nie wiem, jak słyszę tych różnych takich pseudo-coachów, którzy mówią, wyznacz sobie cele smart, osiągniesz sukces. A daj pan spokój. To nic. Trzeba przekuć to w działanie. I teraz my powiemy wam, o co chodzi w tych smartach i dlaczego na nie ważne uważać. Oryginalnie smart pochodzi od tego, że cel ma być jaki? S. Sprawiedliwy. Nie. Snośny. Specific, nie? Czyli musi być konkretny. Byłem blisko. No, bardzo. Tak? Blisko. Bardzo konkretny, czyli musi, o co konkretnie ci chodzi, no nie? Tak. Przykład. Ja właśnie się na tym zastanawiam od początku odcinka. Chcę schudnąć 3,5 kilo. Dokładnie. Konkretno, nie? Tak. Konkretne cele. Inni mówią, przekręcają, memowe też takie mamy wstawki teraz, że S to znaczy, że ma być symboliczny. Czyli nie porywaj się na zbyt zawiłe i złożone cele, tylko taki symboliczny. Wczorajsze Instastory wertycyka, zapraszamy. S, potem M, mierzalny. Czyli właśnie jak zmierzysz, że osiągnąłeś ten cel. Staniesz na wadze, widzisz, nie? Dokładnie. Więc bo chcesz schudnąć, no to co konkretnie tak. To znaczy, kiedy schudnąłeś, czy jak po nocy masz, oddałeś mocz, no nie, i już go nie masz, co, przepraszam. To lepiej wymierzyć chuście niż chciałbym być mądrzejszy. Dobrze. Rozumiesz, chciałbym być mądrzejszy. Jak to teraz go przymierzyć? Mierzalny, nie? Mierzalny. Że zamiast mierzalny to jest magiczny, czyli za pomocą sił nadprzyrodzonych łatwiej dopniesz swego. To jest w sumie... Trzyma się kupy. A propos chuścia, trzyma się kupy. No. Potem mamy osiągalny, achievable, nie? Czyli że da się w ogóle go zrealizować. Ja chcę polecieć na Pluton. Na co? Na Plutona. Planetoida? Kojarzysz. Dzieci zapytam, bo one o planetach piosenki słuchają. To jest trochę nie do osiągnięcia, no nie? Tak. W tym wypadku. Tak. Więc to jest choć bez sensu. Troszkę ci... To jest osiągalny? Mhm. Chociaż mówią niektórzy zawodnicy, którzy chcieliby stanąć w kontrze do twoich propozycji dzisiejszych, że gdyby Musk zamiast idei wzniosłych myślał o mierzalnych, no to on by tam, kurczę, na kosmosie, na Mars, rozumiesz, te wszystkie. No tak, tak. No ale to dobrze. Inny temat. Potem mamy wyjątek istotny, potwierdzający reguły. Abstrakcyjny wedle memiarzy. Memiarzy. Im bardziej ogólny i mglisty wytyczysz cel, tym łatwiej go będzie osiągnąć. No, czyli bardziej ściemnić, że nie tak, osiągnąłeś. Dokładnie. Dobra. Potem mamy R. Czyli relevant, istotny. Czyli jest dla ciebie istotny, wart poświęcenia czasu i energii. Jeżeli jesteś już szczupły, to po co chcę odchudzać, no nie? To nie jest istotne, skup się na czymś innym. Okej, okay, to jest jedna strona medalu, ale druga jest też taka, masz jakąś ścieżkę w życiu, to po co wyznaczać cele, które nie są z nią zbieżne? Tak, albo masz jedną misję firmy i konkretną wizję, to po co robić zadania, które nie przybliżają cię do tego? Dokładnie tak, nawet jeśli są tam, wiecie, te
miarowe, no, smartowe i tak dalej. No dobrze. Dla śmieszku, R ruchomy. Możliwość przesunięcia terminu to niezbędny element. Bez tego nic się nie uda. Aha, dobrze, tak jak dymki w Google kalendar. Okay. I ostatnie. Symy ary. Ty, określony w czasie, time bound, based, okej. Okay. Czyli z terminem zakończenia. No nie chcę schudnąć 3,5 kilo do... Jutra. No. I ostatnie śmieszki, te tajny. Jeśli samemu nie będziesz wiedział, dokąd zmierzasz, to nie będziesz sobie przeszkadzać. Na miarach to było śmieszniejsze, ale tak mi to nie śmieszne. No właśnie. Nie, ciekawe, to jest... że jak... Ciekawe to jest, okay, nie? Że czasem jak się drugi raz już coś usłyszy, to człowiek dobrze myśli. I teraz to jest smart. Dodają jeszcze ludzie, niektórzy R. Smarter. Czyli jeszcze mądrzejsze cele. Widziałeś, no jak to? Nie. E. Ekscytujący. Tak. Cel musi być ekscytujący, abyś miał motywację. I ostatnie R. To jest smarter. Zapisany, no nie? Czyli, mhm, że na papierze lub w formie elektronicznej. Mhm, czy chodzi, że jak zapiszemy po prostu swoje cele, no to one mają większe prawdopodobieństwo się ziścić. Ale... To jest jedna rzecz, a druga, jak człowiek zapisze i na to popatrzy, to może stwierdzić, że jest bez sensu. W sensie, jak zapiszesz swoje myśli, to tak, może się okazać, że nie ma... To jest ciekawe, fajna forma, okej, możecie sobie zapisać ten cel. Świetna sprawa, ale to nie wszystko. Bo to jest tylko zdanie. Ta metoda SMART to jest tylko metoda zapisywania zdania, mhm, czyli swojego celu. Mhm. Ale co się dzieje dalej, aby ten cel osiągnąć? No właśnie. Pod tutaj łzy jest taktyka pod potrzebna. Łzy i walka, gdy nie widzi nikt. Dokładnie. I działanie, czyli plan działania. Masz tylko jakby w tym celu, to jest taka mini wizja, no nie? Jak do tej wizji dojść, to już jest temat na inny odcinek. I jutro troszeczkę to zahaczymy, bo będziemy mówić o tym, gdzie się będziemy widzieć za 5 lat. Przerażają mnie takie wizje. Do zobaczenia. Cześć. Ile masz? To wycinaj to wszystko, proszę. Wszystko wycinam. Dobra, jeszcze raz.